Witamy w kolonii. Dobry dzień, witam wszystkich na pierwszej serii na moim kanale z gry Gothic 1 od niemieckiego studia Piranha Bytes. Jest to moja pierwsza seria na moim kanale, jak już wspomniałem, więc jeśli gdzieś się czasem zająknę, to wybaczcie, jeszcze nie przywykłem do mówienia do mikrofonu podczas gry. To jest po prostu najlepsza gra RPG, jaka kiedykolwiek powstała. Grałem w nią jak byłem mały, ale nigdy nie przyszedłem do końca. Ale spędziłem przy niej mnóstwo godzin i uznałem, że to będzie super seria jak na pierwszy raz. Także bez przedłużenia zapraszam do oglądania i miłej zabawy. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Podczas długich lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a cenę za nią miała ponieść niewielka grupa skazańców. Król potrzebował mieczy i tarcz dla swego wojska, toteż wkrótce każdy przestępca, niezależnie od występku, jaki popełnił, zmuszany był do pracy w kopalniach rudy w Korinis. Aby uniemożliwić im ucieczkę, król wysłał swych najpotężniejszych magów, by ci otoczyli całą dolinę czarodziejską barierą. A ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Więźniowie błyskawicznie wykorzystali moment konsternacji. Korinis wraz ze wszystkimi swymi kopalniami znajdowała się teraz w rękach więźniów. Król nie miał wyboru. Musiał negocjować. Potrzebował rudy. Miesiąc po miesiącu król dostarczał więźniom wszystkiego, czego potrzebowali. Miesiąc po miesiącu otrzymywał od nich w zamian nowy ładunek cennej rudy. Aż do dziś na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. Nie wiedział, co go czeka, a to właśnie on miał wszystko odmienić. W imieniu jego wysokości, króla Robara II, pana Verantu, skazuję tego więźnia na... Stać! Skazańcze, mam dla ciebie propozycję. Ten list musi dotrzeć do arcymistrza Kręgu Magów Ognia. Marnujesz czas. Sam będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Magowie dadzą ci wszystko, czego zażądasz. Niech będzie. Zaniosę wasz cenny list. Pod jednym warunkiem. Oszczędźcie mi reszty tej paplaniny. Jak się... Milcz! Dobra, zrzucajcie go! No! Witamy w kolonii! Dość tego! Zostawcie go! A teraz precz! No już, wstawaj. Nazywam się Diego. Jestem... Nie interesuje mnie, kim jesteś. Jesteś tu nowy, a do mnie należy dbanie o nowych. Na razie to tyle. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj się mnie. Ale oczywiście nie będę ci przeszkadzał w ewentualnej próbie samobójstwa. To jak będzie? Dobra, co powinienem wiedzieć o tym miejscu? Nazywamy je kolonią. Wiesz już, że wydobywamy rudę dla króla. Cóż, w każdym razie tak robią ludzie ze starego obozu. Wewnątrz bariery powstały trzy obozy. Największy i najstarszy jest tak zwany stary obóz. No cóż, stary obóz będzie pierwszą lokacją, do której się udamy.
A Diego to będzie nasz taki przewodnik po tym świecie. I nasz kumpel oczywiście. Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Stary obóz to najbliższe, mniej więcej bezpieczne miejsce, jakie napotkasz po drodze. Pomiędzy obozami kręci się wiele groźnych zwierząt. Radziłbym ci postarać się o jakąś broń. Gdzie mogę znaleźć oręż? Rozejrzyj się trochę w pobliżu opuszczonej kopalni. Na pewno znajdziesz tam coś przydatnego. Kopalnię nie trudno znaleźć. Leży parę metrów w dół kanionu. Dlaczego mi pomogłeś? Bo potrzebowałeś pomocy. Gdyby nie ja, Bulit i jego chłopcy mogliby cię wykończyć. A ja jestem zbyt miły, żeby się temu spokojnie przyglądać. W końcu przebyłem całą tę drogę po to, by złożyć ci propozycję. Propozycję? Tak. Po tym zajściu z Bulitem i jego ludźmi powinieneś się domyślić, że przyda ci się ochrona. Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by udowodnić wszystkim nowym, że najlepszym miejscem dla nich będzie stary obóz. A gdzie jest teraz Bulit? Oni i pozostali przenoszą towary z zewnątrz do obozu. Tam go znajdziesz. Ale jeśli chcesz z nim walczyć, radzę ci uważać. To doświadczony wojownik. Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? Jakiś mag dał mi go, zanim mnie tu wrzucono. Twoje szczęście, że nie mogę się więcej pokazywać u magów. Ktoś inny mógłby ci poderżnąć gardło za taki list. A to dlatego, że magowie hojnie opłacają swoich kurierów. A większość z tutejszych ludzi nic nie posiada. Na twoim miejscu trzymałbym język za zębami, aż do chwili, gdy spotkasz któregoś z magów. Chociaż wątpię, żeby ci się udało. Dlaczego? Magowie mieszkają w zamku, w starym obozie. Tylko ludzie Gomeza mają tam wstęp. Kim jest Gomez? Gomez jest najpotężniejszym z magnatów kierujących handlem rudą. To on rządzi w starym obozie i ma najwięcej do powiedzenia w całej kolonii. No, Gomeza nikt poza jego przydupasami nie lubi. My też go nie lubimy. Kiedyś go zabijemy. Załóżmy, że chciałbym dołączyć do jego ludzi. Co powinienem zrobić? Przy bramie do zamku znajdziesz człowieka imieniem Torus. Powiedz mu, że Diego cię przysłał. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. Witamy w kolonii. No, i teraz pierwszy rozdział. Te wstępy do rozdziału są strasznie głośne. Mam nadzieję, że na nagraniu nie będziesz tego tak słuchać. Dobra, zaczynamy przygodę. Tutaj możemy się rozejrzeć. Tutaj o, piwo na dobry start. Oj, tutaj już będzie nas bić chyba bariera. Jest stamtąd nas zrzucili. Diego to, jak widać, dobry, dobroduszny i uczciwy człowiek. Dlatego dobry materiał z niego na kumpla. Leszcze. Zobaczcie, czy wszystko jest z dźwiękiem, okej? Okay? Dobra, wszystko jest git. I lecimy do przodu. Tam już chyba wszystko sprawdziliśmy. Dobra. Tutaj nie idziemy oczywiście ścieżką jak normalni ludzie. Tylko pójdziemy sobie gdzieś po ścianach. Oj, tutaj będę miał zawsze problem ze wskakiwaniem na różne skały. Tutaj mamy pierwszych strażników. Kieciów Gomeza. Tu mamy zwykłego strażnika, a tutaj jakiegoś... Ori. NPC-ty z imionami na pewno mam więcej do powiedzenia. Więc z nimi sobie będziemy rozmawiać głównie. Czym się tutaj zajmujesz? Dbam o to, by nikt niepowołany nie dostał się w pobliże miejsca wymiany. Zwłaszcza ci bandyci z nowego obozu. Hej, to ciebie dziś zrzucili tutaj, co? Zgadza się. W takim razie uważaj na ludzi z nowego obozu. Ja jestem ze starego obozu, tak jak wszyscy, których widziałeś na miejscu wymiany. Zakładam, że rozmawiałeś już z Diego. No pewnie. Tak, rozmawiałem. To dobrze. Zatem wiesz już mniej więcej co i jak. Dlaczego mam uważać na ludzi z nowego obozu? W porównaniu z nowym obozem, stary obóz to ciche i przytulne miejsce.
Nowy obóz nie otrzymuje żadnych przesyłek z zewnątrz. Te szkodniki po prostu kradną wszystko, czego potrzebują. Wstępnie właśnie się przyłączymy do nowego obozu. To są twardziele. A stary obóz? Tutaj wszystkim rządzą magnaci, handlujący rudą. Pod nimi są strażnicy, a następnie cienie. Najniższą kastę stanowią kopacze. Każdy, kto tu trafi, zaczyna jako kopacz. Jeśli masz większe ambicje, musisz zostać przyjęty do cieni. Kiedy tutaj wylądowałem, jeden z waszych uderzył mnie w twarz. Robią tak z wszystkimi nowymi. Mówią na to chrzest wody. Rozumiem. Czy w starym obozie jest wielu takich zawadjaków? Jest kilka czarnych owiec, ale nie zrobią ci krzywdy, jeśli zapłacisz im za ochronę. Widziałem, jak spuszczano tutaj jakąś kobietę. Cóż, magnaci dostają wszystko, czego zapragną. Chcesz powiedzieć, że król wymienia kobiety na rudę? Naturalnie, one też trafiają tutaj prosto z więzienia. Gdyby Gomez nie ściągnął ich tutaj, dalej gniłyby w jakimś lochu. Sam już nie wiem, co jest dla nich gorsze. Potrzebuję broni. Rozejrzyj się trochę przy zamkniętej kopalni w głębi kanionu. Na pewno coś tam znajdziesz. Tylko nie wdawaj się w poważne bójki uzbrojony w głupi kilof. To bardzo ciężka i nieporęczna broń. Niedoświadczony wojownik powinien posługiwać się nim tylko w ostateczności. Postaraj się dotrzeć do starego obozu w jednym kawałku. No, kilof to akurat będzie nasza pierwsza broń. Niestety. No, ten chłop był całkiem miły akurat. Reszta pani taka nie będzie. Dobra, mamy pierwszego przeciwnika. Jest to prawąż, krąż. Dostał bułę, się poskładał. Tam mamy drugiego. I sobie z nich oczywiście możemy wziąć mięsko, później usmażyć i będzie nam to odnawiało HP. Ja wiem, że tam można wejść naokoło. Ale spróbujmy sobie wejść tędy. Tutaj będzie parkurowiec. No. No dobra, szartowałem. Takie rzeczy właśnie jak kubek, smoła czy inne rzeczy są tylko rzeczmi na sprzedaż. Bo raczej nam się na nic innego nie zdadzą. O, więcej piwa. Mimo swojego wielkiego wieku, gierka wygląda i tak niesamowicie. Może to przez sentyment, ale jednak gra mam 20 lat. Mój rocznik. Dobra, tutaj będzie drugi kill-off. O, i skrzynię mamy. Ciały. Dobra, tabem sobie będziemy mogli chyba ekwipunek otworzyć, tak? Tutaj mamy kategorie w ekwipunku. Stąd będą właśnie śmieci na sprzedaż, chyba że wytrychy się przydadzą do otwierania skrzynek. Tutaj mamy list. Żywność, właśnie można zbierać roślinki, inne, jedno nam odnawiały HP. A piwo tylko można akurat sprzedać. I mamy już dwa kilofy. Dobrze, sobie tak kill-off. I tam jest daleko widać kretoszczura. Powinniśmy sobie z nim raczej poradzić. Te szczury są powolne i słabe. A i tak sobie zapiszemy. Jak umrzemy, to... to nie trzeba zacząć od nowa. Chyba, że mamy sejwika oczywiście. Więc to opłaca się często robić sejwę. Udało się dziada ubić bez straty HP. O, i mamy mieczek. Mieczek powinien być lepszy od kilofa. Tutaj pozawalane kopalnie. W sumie do tej kolonii karnej nie wiadomo jak trafiliśmy. Nie ma powiedziane, dlaczego Bezi tutaj wylądował. Co zrobił złego. Pewnie kradł. Tutaj trzeba
dużo kraść, zbierać wszystko, co popadnie. Oj, żeśmy tak nie umarli. To zapiszę dla pewności. I lecimy dalej. Jest ten ptaszor, to jest ścierwojad. O, widzę dwa ścierwojady. A właśnie, mieliśmy sobie zmienić broń. Tutaj Kilof ma 7 obrażeń, miecz 10. Więc spizgam ich mieczem. O, pałka tej. Przepotężna broń, kolejna. Dobra, spróbujemy pokonać ptaszora. Nie są takie trudne. Kiedyś wydawało mi się to trudniejsze. To dałem raz drugiego. O. Bezi już trzymał za broń kiedyś na pewno. O, tu już widać. Albo nie widać. Stary obóz, do którego właśnie zmierzamy. Tam mamy Serapis i ziele. Do wyboru oczywiście będziemy mieli trzy obozy. Jak już była mowa, stary obóz, nowy obóz i obóz na bagnie. W nowym obozie są najemnicy i magowie wody. A w starym... W starym? Nie, w obozie na bagnie. Goście, którzy po prostu dużo jarają, wierzą w takiego śniącego. Myślałem, że... No, tego śniącego będziemy się pokonać ostatecznie. No dobra, mamy tutaj właśnie, tak wyglądają najemnice. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Hej ty, czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Idąc dalej, wejdziesz na nasze tereny łowieckie. Na co polujecie? Głównie na ścierwojady. Da się je zjeść, no i nietrudno je zabić. Jeśli wie się, jak to zrobić. Naprawdę? Macie jakąś specjalną metodę? Zapytaj mojego kumpla, Draxa. Nikt nie wie więcej o ścierwojadach niż on. Dlaczego ten teren jest tak niebezpieczny? Jesteś tu nowy, co? W całej kolonii jest mnóstwo mniej lub bardziej niebezpiecznych miejsc. Ścieżki pomiędzy obozami są dość bezpieczne, ale nawet tam można natknąć się na stado wilków, które będą chciały zjeść cię na kolację. Dlatego lepiej nie ruszać się nigdzie bez odpowiedniego oręża i zbroi. Skąd mogę wziąć lepsze wyposażenie? Najbliżej będzie pewnie stary obóz. Idź dalej tą samą ścieżką, na pewno trafisz. Ale lepsze ceny znajdziesz u nas, w nowym obozie. Oczywiście pod warunkiem, że znasz właściwych ludzi. Kiedy trafisz do starego obozu, poszukaj mężczyzny imieniem Mordrag. To jeden z naszych. Za kilka bryłek rudy można u niego kupić wiele wartościowych rzeczy. Opowiedz mi jeszcze o kolonii. Jeśli zamierzasz podróżować między obozami, przyda ci się mapa ze wszystkimi ścieżkami i ślepymi zaułkami. Niektóre ścieżki prowadzą do niebezpiecznych kanionów, gdzie można wpaść na istoty, na które lepiej nie wpadać. Pod żadnym pozorem nie włócz się w pobliżu starych ruin. Większość z nich pamięta jeszcze pierwszą wojnę z orkami. Niektóre są nawet pozostałościami po ich osiedlach. Często kręcą się tam orkowie, albo jeszcze gorsze poczwary. Na twoim miejscu unikałbym takich miejsc jak ognia, zwłaszcza nocą. I jeszcze jedna rada. Nie wchodź do lasu. O, mapa by się Gdzie przydała? Mogę zdobyć jakąś mapę? Popytaj ludzi w starym obozie. Mieszka tam jeden kartograf. Może udać się gwizdnąć mu jakąś mapę. Przy okazji mógłbyś zwinąć także jedno dla mnie. No, ja będę chciał dużo pieniążków za tą mapę. Dlaczego? Jego mapy nie są na sprzedaż? Jeśli stać cię na tak ogromny wydatek... No, dzięki za pomoc. Tylko nie myśl, że wszyscy tutaj są tacy mili. Niewiele można znaleźć w kieszeniach nowego, ale w kolonii są ludzie, którzy rozłupaliby ci czaszkę za stary Kilof. Będę o tym pamiętał. No jak na razie sami mili ludzie.
pogadam jeszcze z tym. Widzę, że jesteś myśliwym. Na to wygląda. Czego chcesz? Mógłbyś nauczyć mnie polować? Parę sztuczek mógłbym ci pokazać, ale to będzie kosztować. Ile dokładnie? Na początek wystarczy łyk dobrego piwa. Potem zobaczymy. O, czyli piwo jednak się przyda. Poza sprzedażą. Proszę, oto piwo. Teraz opowiedz mi o polowaniu. Ścierwojady, tak nazywamy te wielkie ptaszyska, należy atakować jeden po drugim. Na szczęście łatwo odciągnąć jednego osobnika od reszty stada. Jeśli podejdziesz do nich zbyt blisko, zaczną się denerwować, aż wreszcie rzucą się w twoją stronę. Lepiej, żebyś w tej chwili miał broń w pogotowiu. Jeśli uda ci się trafić ścierwojada, zanim on dziobnie ciebie, jak najszybciej wyprowadź kolejne uderzenie. Przy odrobinie szczęścia uda ci się go pokonać bez zadraśnięcia. A jeśli on dziobnie cię pierwszy, no cóż, lepiej, żeby nie dziobnął. No, Drax sobie dobrze mówi. Jak mamy dużo osobników, na przykład ścierwojadów, dobrze jest odciągnąć sobie jednego, podejść na taką odległość, żeby tylko jeden się sfokusował i z nim odejść. I wtedy walczymy tylko z jednym, a nie z wieloma. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca potrafi zdobyć kły, pazury i skórę zwierzyny. Nie jest to łatwe, ale dość opłacalne. W każdym razie każdy kupiec chętnie je od ciebie odkupi. O, i tu możemy się nauczyć łowiectwa. A niestety nie mamy na razie żadnych bryłek rudy. Ani chyba nawet punktów umiejętności. Może nam się to kiedyś przyda do zadań, jak ktoś będzie chciał na przykład skórę albo coś. Czego jeszcze możesz mnie nauczyć? Wielu rzeczy, ale głupie piwo nie wystarczy. Wprawny łowca... A, to już słyszeliśmy. Dobra. Zabiłbym sobie tą grupę ścierwojadów, ale one do mnie podbiegną i ci najemnicy ich zabiją i nie będzie ekspa z tego. Więc może jakoś zajdę do nich od pleców. Chyba, że go szybko zbombimy. Jakoś tędy. No. Dawaj. O. Podchodzimy na taką odległość, żeby... Nie, dwa złapały. Jeszcze inaczej. Już śmiesznie biega z tym mieczem. O! Jeden się cofał na nas chyba. No, chcesz? Chcesz mnie? Świeże mięsko? O, super. O nie, właśnie o tym mówiłem. Nie, dobra, ja wczytam klej i może zrobię to w inny sposób. A po prostu sobie ich zabiję później. Teraz idźmy naprzód. Chociaż tam są jeszcze ścierwojady. To jeszcze będziemy mogli zbombić sami. O. To jest coś przejść się nie da. O. Tutaj odejdźmy trochę, żeby dwa się nie zbiły. Tam są krwiopijce, ale nie wiem, czy z krwiopijcami damy radę. One są chyba silniejsze. O, mamy drugiego od razu. I super, mamy mięsko. Tam jak dalej pójdziemy, chyba nic nie będzie. Te wszystkie lokacje tutaj, a przynajmniej większość, są na przykład takie jak stary, nie. Jak obóz na bagnie. Będziemy mieli dostęp do... Nie, co ja gadam? Po prostu te wszystkie lokacje będziemy mogli zwiedzić w Gothiku 2. Oprócz
obozu na bagnie. A tutaj mamy kopaczy. Tak, od pracy się wymigują. Chyba nie będą myśleli, jakiej zupkę zabierzemy. No i zresztą, że nie mają za co żyć, to jeszcze im zabieramy jedzenie. Tutaj chyba jeszcze nie będziemy wchodzić do tego starego obozu. Tylko jeszcze... O! Tam są strażnicy, jeszcze z nimi pogadamy. Może przez rzekę dostaliśmy się tutaj trochę nielegalnie. To żeby się do nas nie doczepili. Po prostu z nimi pogadamy. O, i przy okazji będziemy mieli parę serwerów do zabicia. Chcesz coś tam powiedzieć? Masz dla mnie jakieś dobre rady? Tak, nie zapuszczaj się do lasu w pojedynkę. Chyba, że jesteś wystarczająco silny, żeby dać sobie radę ze Jestem. Idź jak najszybciej do starego obozu. Tam już czekają na ciebie z nowiuteńkim kilofem. Hehehe. Śmieszne. Ty tam siedzieć, kurde, dam sobie radę. A i tak sobie na pewno się zapiszę. I lecimy na nich. No co za dziady. O, to już są duże ścierwojady. Bo to jest zwykły ścierwojad, a wcześniej walczyliśmy z małymi ścierwojadami. No i takie ścierwojady dają nawet więcej mięsa. A są już trochę mocniejsze. No jest tylko trochę. Serapis. Nie wiem, czy zapuszcza się daje do lasu. Troszeczkę możemy się podeszyć. O, jagódkami właśnie. Zapiszemy sobie gierkę. I lecimy w nich dalej. O, tam sobie możemy pójść na kryto szczura. Albo młode kryto szczury, bo są kryto szczury. O, tam są jeszcze ścierwojadki. Uciekaj, Bezi! Ten się rzucił na nas. Tak skaczemy, będziemy szybsi, trochę nie będziemy tylko biec, bo tak można nas dziobnąć jeszcze. O, dał nam spokój. Dobra, myślę, że te lasy i tak dalej będę czyścił po prostu poza odcinkiem. A na odcinku skupię się na fabule. Wiem, czy po prostu czyszczenie lasu będzie ciekawe. Ale chociaż co jest tam w tej jaskini, możemy jednak zobaczyć. Sejwik. I lecimy. No, dawaj. No piękna gra, piękna gra, naprawdę. No dawaj. O, strzelamy naraz. Pierwszy bojownik. Zobaczmy sobie. Nie, wybiliśmy, kurde. Cztery kryto szczury, żeby sobie zabrać dwa grzybki. Zobaczmy, czy to jest zwykły sierwat czy młody. Dawaj go.
Teraz zobaczmy, gdzie możemy odpalić nasz profil postaci. Na B. I to mamy gildi. Gildi brak. Gildia będzie właśnie nowy obóz, stary obóz albo obóz na bagnie właśnie. Punkt umiejętności, mam 10 punktów umiejętności. Będziemy je mogli wydać u nauczycieli, aby zwiększyć swoją siłę, zręczność i tak dalej. Albo walkę bronią jednoręczną, dwuręczną. Łuki. Albo właśnie tak jak mieliśmy u tych najemników, będziemy mogli wykorzystać je na przykład skórowanie zwierząt. Tutaj. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Tutaj powołamy się na Diego oczywiście. Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właś. Coś nowego? Nie, wszystko po staremu. Coś nowego? Nie. No, myślę, że to jest, jak zakończymy odcinek. Bo teraz nie wiem w sumie dokładnie, ile czasu nagrywam. Ja tak myślę, żeby odcinki były po pół godziny mniej więcej. Bo jednak wrzucanie filmu jakiegoś mi zajmuje bardzo długo z moim internetem. Więc myślę, że pół godziny to będzie optymalnie. To dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Elo.